Witam Was, kochane dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Jego Syna Jezusa Chrystusa, który okazywał dzieciom swoją miłość, niech będą z Wami wszystkimi. Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci, błogosławił je i mówił: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Przez chrzest święty te dzieci stały się dziećmi Bożymi i otrzymały prawo przyjmowania ciała Chrystusa jako pokarmu dającego życie wieczne. Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyć we mszy świętej, a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych. Panie Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił,
a przez chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw, abyśmy pokropieni tą wodą odnowili się na duchu i służyli Tobie czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz poproście waszych rodziców o błogosławieństwo. Błogosław tatusiu, błogosław mamusiu, dłoni swoich, i ty dziś Chrystusa do serca nam przyjąć. Na świętą chwilę radości w tym udręce, niech błogosławią nam rodziców kręce. Zapraszam, tatusiu, do swoich dzieci, żeby tego błogosławieństwa udzielili. To jest bardzo ważny moment. Kładziemy rękę na stół. Błogosławieństwo Twego Ojca. Błogosławieństwo Twego Ojca. Niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego. I na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Dziękuję tatusiu, zapraszam mamusię. Błogosławieństwo Twojej Matki. Błogosławieństwo Twojej Matki. Niech idzie z Tobą. Niech idzie z Tobą. Maryja, wspomożycielka wiernych. Maryja, wspomożycielka wiernych. Niech Cię otoczy swoją opieką. Niech Cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. Dziękuję. Ucha czysty
palenie jest pierwszokomunijny. Drogie dzieci, przez długie 9 miesięcy przygotowywałyście się na dzień pierwszej Komunii Świętej. Teraz wyraźcie swoją gotowość przyjęcia Pana Jezusa do waszych serduszek. Lena Bajsztok-Gałka. Lena Czerwińska. Antonina Frąckowiak. Alicja Grat. Hubert Grys. Wojciech Grys. Rozalia Jaworska. Natan Kozłowski. Inga Mąkowska. Nadia Mąkowska. Honorata Piotrowicz. Muzyka.
Paulina Piotrowicz. Franciszek Rejent. Antoni Sieracki. Janna Stępniak. Gabriela Szczerbal. Ewelina Woźnicka. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdzi naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Proszę usiąść, następuje teraz liturgia słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do Niego życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Czego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Świętego Mateusza. Zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czcij ojca i matkę, oraz miłuj swego bliźniego jak samego siebie. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Oto Słowo Pańskie. Kochane dzieciaki moje pierwszokomunijne, otworzyć uszki i mocno słuchać. Słuchajcie, Pismo Święte, jak słyszeliśmy przed chwilą, opowiada, że pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa młodzieniec i zapytał go: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A Pan Jezus, który miał dobre serce, nie pominął tego pytania milczeniem i z wielką życzliwością pouczył młodego człowieka, co czynić, aby się zbawić. Dzisiaj
i wy, kochane dzieci, stajecie przed Panem Jezusem, który za małą chwilę ma przyjść do waszych serduszek. Wszyscy zgromadzeni tutaj w kościele tak licznie patrzą na was i z wielką dumą i radością. Na waszych twarzach widać skupienie, bo wasze serce kieruje się ku temu, który jest Panem nieba i ziemi, a zamieszkanie obrał sobie to ciche tabernakulum na środku ołtarza. I wam zapewne też ciśnie się na usta pytanie, jak temu owemu młodzieńcowi z Ewangelii: nauczycielu dobry, co mamy czynić, aby przyjąć Cię godnie, abyś stał się naszym przyjacielem przez całe życie? A Pan Jezus z wielką radością spogląda na was i cieszy się z tego, że Go kochacie. A ja pragnę w Jego imieniu powiedzieć wam teraz, co macie czynić, by przyjąć Go pobożnie do waszych serc i do waszych domów. Jak więc przyjąć Pana Jezusa? Po pierwsze, z gorącą miłością. Dzieci kochane, przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus w niedzielę palmową wstępował do Jerozolimy. Co się wtedy działo? Otóż na ulice miasta wyszły wtedy tłumy ludzi witających Pana Jezusa okrzykami radości i uwielbienia. Na powitanie Zbawiciela wyszły także dzieci, które wołały: Hosanna Synowi Dawidowemu, Hosanna Chrystusowi. I serca tych dzieci, podobnie jak wasze, wypełnione były wielką miłością do Pana Jezusa. A On swym łaskawym wzrokiem obejmował wszystkie dzieci i radował się, że one tak serdecznie Go witają. I wy też wołajcie dzisiaj w głębi waszych serc: Hosanna Chrystusowi, który ma przyjść i zamieszkać w naszych sercach. Powiedzcie Mu, że bardzo Go kochacie i pragniecie, aby został z wami na zawsze. Po drugie, przyjąć trzeba Pana Jezusa z czystym sercem. I w tej uroczystej chwili przychodzi wam zapewne na myśl, że Pana Jezusa zasmuca wszelki grzech. I to jest prawda. Pytacie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby uradować Twoje serce? Pamiętajcie, że Pan Jezus przyjmuje wszystkich ludzi. Przyjmuje również ludzi grzesznych, ludzi słabych, ale żałujących za swoje winy. Pan Jezus wszystko wam przebaczy. Serduszka wasze są czyste. Tu, w naszym kościele, w tej uroczystej chwili, zaraz po przyjęciu Komunii Świętej, powiedzcie Panu Jezusowi, że Go kochacie. Powiedzcie Mu, że pragniecie jak najczęściej przystępować do Komunii Świętej. Po trzecie, Pana Jezusa trzeba przyjąć z wielką ufnością. Dzisiaj serca wasze w sposób szczególny są przy Panu Jezusie. On należy do was, a wy należycie do Niego. I dzisiaj też przedstawiacie Mu wasze prośby, wasze pragnienia, dobre postanowienia na przyszłość. Do Pana Jezusa bardzo często przychodzili ludzie z różnymi prośbami, a szczególnie często przychodzili nieszczęśliwi i dotknięci mniejszym czy większym zmartwieniem.
Pan Jezus okazywał im swoje dobre serce i nikogo w potrzebie nie opuścił. Pewnego razu przybył do Pana Jezusa bardzo przygnębiony setnik, którego sługa poważnie zachorował i stan jego zdrowia był już absolutnie beznadziejny. Setnik przyszedł do Pana Jezusa, bo widział w nim ostatni ratunek. Już nikt temu dziecku nie mógł pomóc i dlatego setnik zdecydował się na taki krok. Pan Jezus powiedział: przyjdę i uzdrowię go. I na te słowa wielka ufność wstąpiła w serca tego setnika i mówi do Zbawiciela: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. I prawie te same słowa i nam dzisiaj cisną się na usta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I wy także przedstawcie dzisiaj Panu Jezusowi wasze prośby. Polećcie Mu waszych kochanych rodziców, polećcie Mu chrzestnych, dziadków i babcie, księdza proboszcza także, którzy z wielką troską uczą was kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego pomimo wszystkiego. Polećcie również Panu Jezusowi naszą małą, ale ukochaną parafię, aby jej życie wspólnotowe mogło się rozwijać w pokoju i zgodzie i aby na niej zawsze spoczywało błogosławieństwo Boże i opieka Maryi, która też króluje w naszej świątyni. Dzieciaki moje kochane, pewnie myślami już trochę wybiegacie do prezentów, które was czekają w domu, ale pamiętajcie, że największy prezent, a właściwie powiedziałbym nawet prawdziwy skarb, jest właśnie tutaj. Mam oczywiście na myśli Pana Jezusa. Bo kto ma Pana Jezusa, ma wszystko. Najważniejszym waszym prezentem jest dzisiaj On. A drugim najważniejszym dla was prezentem jest to, że wasi kochani rodzice oraz wasi bliscy też są tu z wami. Dopiero na trzecim miejscu są prezenty, na trzecim miejscu są niespodzianki, które czekają na was w domu. Też fajne i miłe, ale przecież nie najważniejsze, prawda? Życzę wam, aby kolejne dni były dla was tak radosne i odświętne, jak ten dzień dzisiejszy. Pamiętajcie o Jezusie. On tu będzie na was zawsze czekał. W każdą niedzielę, w każde święto. Przychodźcie tu chętnie. Ofiarujcie Panu Jezusowi swoje czyste serduszka, swoje dobre uczynki, swoje myśli i pragnienia. Niechaj wszystko, co jest wasze, należy także zawsze do Pana Jezusa, bo On jest Królem świata i naprawdę On chce być Królem waszych serc. I jeszcze chciałbym też skierować słowo do rodziców. Kochani Państwo, doskonale wiem, że ta dzisiejsza uroczystość wymagała od was wielu przygotowań. Zainwestowaliście w nią nie tylko środki materialne, ale włożyliście także wiele sił fizycznych i psychicznych.
bacznie obserwowałem wasz trud. I w tym ujęciu osiągnęliście sukces, bo wszystko jest pięknie wykonane. I za to wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Niechaj Bóg obdarza was radością, pokojem i pomnaża waszą miłość ku dzieciom. Wraz z nimi kroczcie zawsze wytrwale ku dobremu Bogu. Niech to wystarczy. Drogie dzieci, wspominając swój chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której macie przystąpić do stołu Pańskiego. A zatem pytam każdego z was, rodzice i dzieci, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy. Wyznanie wiary. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzymy. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzymy. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który z miłością przygarniał dzieci i mówił, iż takich jest Królestwo Niebieskie, zanieśmy wspólne błagania do Boga w ich intencjach Kościoła i świata. Za Kościół Święty, aby jego ojcowskie zatroskanie o piękno duchowe każdego człowieka rodziło ludzi o gorących sercach i szlachetnych umysłach. O Panie naszego dnia, usłysz naszą modlitwę. Za nasze polskie rodziny, aby zapalona na chrzcie świętym iskra wiary pielęgnacją matek i ojców wydawała radosny plon miłości Boga i Ojczyzny. O Panie nasz tego dnia, usłysz naszą modlitwę. Za naszych kochanych rodziców i księdza proboszcza, którzy trudzili się nad przyuczeniem nam Boga miłości, abyśmy dobre życie nagradzali im wychowawczy wysiłek. O Panie nasz tego dnia, usłysz naszą modlitwę. O Panie nasz tego dnia, usłysz naszą modlitwę. Aby pierwsza komunia święta obudziła nas związek z Panem Jezusem i ożywiła wiarę oraz umiłowanie wszystkiego, co Boże i szlachetne. O Panie nasz tego dnia, usłysz naszą modlitwę. Za nas i wszystkich, aby Jezusowi było dobre w mieszkaniach naszych serc, a każdy z nas stawał się coraz lepszym przyjacielem Boga i ludzi. O Panie nasz tego dnia, usłysz naszą modlitwę. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy,
udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twojego Syna, stałości w wierze, wzrostu w miłości i łasce, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która go oznacza. Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. Boże, Ty stworzyłeś trawę i lilie polne. Przyjmij te kwiaty dla ozdoby ołtarza. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Przyjmij ten chleb i przemień go w ciało swojego Syna, aby nas nakarmić. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w krew swojego Syna, aby ugasić nasze pragnienie. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem. Bracia i siostry, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na początku nie powiedziałem, ale tę przeświętą ofiarujemy dzisiaj w intencji parafian, zwłaszcza dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i krewnych. Panie nasz Boże, pokornie błagamy, składamy Ci ofiarę w uroczystość w niebo wstąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w Twoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy
na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Najlepszy nasz Ojcze, Ty posłałeś nam Jezusa, przyjaciela dzieci i ubogich. Jezus nauczył nas kochać Ciebie i bliźnich, uwolnił serca ludzi od zła, które niszczy przyjaźń i usunął z nich nienawiść, która odbiera nam szczęście. Jezus przyobiecał nam, że Duch Święty będzie zawsze z nami i będzie nam pomagał żyć z Tobą. Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony. Boże nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij teraz Twojego Ducha Świętego, aby dary chleba i wina stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką objawił nam Twoją nieskończoną miłość. Podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał im, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynną i podał kielich swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Najlepszy Ojcze, wspominamy śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Zbawiciela świata. On jest teraz z nami. Ofiarujemy Go Tobie, a z Nim i nas samych. Wysłuchaj nas, Panie Boże, i udziel Ducha Twojej miłości wszystkim, którzy biorą udział w tej ofierze, aby w Twoim Kościele coraz bardziej byli zjednoczeni z Tobą, z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Stanisławem, z innymi biskupami i z tymi wszystkimi, którzy pracują dla Twojego ludu. Nie zapominaj o tych, których bardzo kochamy i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Pamiętaj o tych, którzy umarli i przyjmij ich z miłością do Twojego domu. Doprowadź nas wszystkich do siebie, abyśmy razem z Dziewicą Maryją, Matką Twojego Syna i naszą, i z wszystkimi, którzy kochają naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wieki śpiewali Tobie pieśń chwały.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pan Jezus polecił nam modlić się o chleb codzienny i o ten chleb, którym jest Jego ciało. Posłuszni słowom Zbawiciela, wołajmy do naszego Ojca jako jedna rodzina. Ojcze, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Szczęśliwi, którzy przyjęli zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Rozmawiajcie z Panem Jezusem w swoich serduszkach. Rozmawiajcie. Modlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Najpierw dzieci dziękują Panu Jezusowi. Zapraszam, dzieci. Maleńki gościu mój biały, przyszedłeś do serca mego, mi się oddać dziś cały. Tulę cię mocno do niego. O gościu, tak ukochany i co dzień bardzo czekany. Świat cię ogarnąć nie może. Ty do mnie przychodzisz, Boże. Stajesz się, Jezu, tak mały, maleńki gościu mój biały. I wciąż chcę mówić na nowo to serca mego wyznanie, to jedno pomienne słowo. Kocham cię, Jezu mój Panie, by usta moje szeptały, maleńki gościu mój biały. Otwieram ci całą duszę i ufam, że nie zuchwały, gdy wciąż powtarzać ci muszę, maleńki gościu mój biały. Maleńki gość wasz biały przyjął wasze podziękowania. Teraz podziękujcie waszym kochanym rodzicom za cały trud, za przygotowanie, za wszystko, co dla was zrobili. Wy już wracacie na miejsca. Zapraszam dzieci, które będą dziękowały rodzicom. Od pierwszej dni, gdy świat ujrzałem, byliście przy mnie, drodzy rodzice, i by was najczulszą opiekę miałem, gdy pierwsze kroki w życiu stawiałem. A dziś rano była taka szczęśliwa, że chcę wstąpić swoje przed wami i chcę dziękować wam najserdeczniej, bo zawsze byłam kochana. Całuję wasze nogi z miłością, na duszę drogi, mam kochana, że możliwie tyle starania byśmy do tego przyjęli Pana. To poświęcenie mojej mamusi, to ofiar właściwego tatusia, zawdzięczam dzisiaj tej wielkiej szczęście, że mogłam przyjąć Pana Jezusa. Pięknie. Dzieci podziękowały rodzicom. Teraz w naszej parafii zawsze jest taki zwyczaj pierwszokomunijny, że wszystkie dzieci w tym momencie idą do swoich rodziców, aby podziękować, aby się przytulić, pocałować. Tak, nie wstydźcie się czułości. Wasze dzieci was kochają, wy kochacie wasze dzieci. Niech to chwilę potrwa. Mamy chwilę czasu. Przytulajcie się ile można, żeby dobrej energii nabrać. Energii miłości. Dobrze. Już Jezus przyszedł, szczęśliwy mamy, wziął moje serce jak dobry plan. O tego nigdy już nie zapomnę, z mym obiegu i dopiękniejszy świat. Dzisiaj będziecie o księżę drogi, co ci wyrazić miła się cześć, bo dzień dzisiejszy był na nas drogi, chcemy go zawsze cieszy się. Dzięki ci za to, o księżę proboszczu, żeś nam Jezusa do serca dał, będziemy do nieba wznosić pokania, że aby z pochwytą nagradę miał. Czcigodny księdze proboszczu, pragniemy podziękować w imieniu rodziców dzieci pierwszokomunijnych za uroczyste przygotowanie dzieci do przyjęcia Pana Boga do swego serca. Dziękujemy za poświęcony czas, dobre rady. Ja również dziękuję Wam za współpracę. Dziękuję bardzo.
Pan z wami. Niech was wszystkich tu obecnych błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.